Edyta Górniak po raz pierwszy mówi milości zycia. Miała zostać zona, Brucele. Choć Edyta Górniak od dawna nie nagrała nic nowego, wciąż jest obecna w polskim showbiznesie. W przerwach od snucia kolejnych teorii spiskowych występuje na wszelakiej maści telewizyjnych imprezach i dzieli się swoim muzycznym doświadczeniem. Ostatnio na przykład głośno było o niej w kontekście preselekcji do Eurowizji. Niestety, w życiu prywatnym Edyty jest mniej kolorowo. 50-latka ma za sobą małżeństwo z Dariuszem Krupa zakończone głośnym rozwodem i kilka nieudanych związków. Przypominamy, Edyta Górniak wspomina ostatni związek, moje zaufanie do partnerstwa niestety zostało zdewastowane. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Okazuje się, że to wszystko być może dlatego, iż od lat milostia zyciadły jest inny mężczyzna. Ostatnio na Instagramie Górniak pokusiła się o niespodziewane im wyznanie dotyczące swoich uczuć względem pewnego niezjecego gwiazdora. Ciekawe, czy zgadlibyście, culaczym nie z Chinami? Nikt by nie zgadł, zaczęła tajemniczo na Instastories, kontynuując. Myślicie, że wiecie o mnie już wszystko, ale nie wiecie, kto był moja pierwsza milostia w życiu. Miał być moim mezem. I miał na mnie poczekać, pisze podekscytowana, ujawniając w końcu, że chodzi o Brucele. Myślę, że Brucele jest w dużej mierze odpowiedzialny za moją milość do Azji. Wszystkie zwiole się go bale. Milość mojego życia, niespełniona. Brucele urodził się w listopadzie tak, jak ja, rozpływa się nad niedoszłym mezem. Artystka opublikowała także zdjęcie legendarnego mistrza sztuk walki, pod którym zacytowała jego słowa. Ci, którzy nie są świadomi, zyjda w ciemności, nie będą szukać światła, czytamy. Też ubolewacie, że nie było jej dane zostać wspaniale. Co myślisz o reklamach? Podziel się swoją opinią.